Minęła godzina 12, kłania się Państwu Grzegorz Siemiączyk. Zapraszam na kolejne wydanie programu Prosto z Parkietu. Moim Państwa gościem będzie dzisiaj Jarosław Dominiak, prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Porozmawiamy o zbliżającej się konferencji Wall Street, już 23 edycji tej konferencji, a także o sytuacji inwestorów indywidualnych w sprawie OFE, która właśnie jest poddana konsultacjom. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Zacznijmy od konferencji Wall Street. Już w piątek w Karpaczu rozpoczyna się 23. edycja tej organizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych imprezy. Jak zwykle program jest bardzo bogaty. Na co szczególnie zwrócił pan uwagę? Czego warto będzie szczególnie posłuchać? No właśnie. W tym roku, jak się doliczyłem, przed naszą rozmową jest ponad 80 prelegentów, tak. A więc i spektrum tematów, które będą dyskutowane, jest tak szerokie. I to jest pewna tendencja, którą zauważamy od paru lat, że ile 4-5 lat temu zawsze był jakiś temat wiodący, to dziś inwestorzy, których pytamy z odpowiednim wyprzedzeniem pół roku, na co by chcieli zwrócić uwagę, co ich intryguje, jakie tematy chcieliby, żeby eksploatować, to tak jak powiedziałem, to spektrum jest tak szerokie, że i to, co zawsze, czyli najlepsi analitycy, których czytają, codziennie oglądają, to będą wypowiadali się co do koniunktury przyszłej, ale i te tematy, które od jakiegoś czasu intrygują, jak chociażby technologia blockchain, jak to się przekłada na rynek kapitałowy, czy to moda, czy jednak jest jakiś potencjał do zarobku gdzieś w przyszłości, czy warto się zainteresować. Ten temat rozgrzanych cen na rynku nieruchomości też znajdzie inwestor, który przyjedzie do nas te zagadnienia. W tym roku widać, że to jakim zaskoczeniem był crowdfunding udziałowy, tak? To chociaż nasi inwestorzy, którzy co do tak zasady jest. Od lat są obecni na rynku kasowym, na rynku regulowanym, no trudno przejść obok tej tendencji, a więc też trochę emitentów, trochę platform, które będą pokazywały, czym się wyróżniają, bo jednak inwestor indywidualny przyzwyczajony do standardów rynku publicznego ma trochę większe wymagania od kwestii wyjścia chociażby, wycen i tak dalej, a więc tak naprawdę reasumując, to każdy na pewno znajdzie coś dla siebie, jak to my od wielu lat już mówimy, ten program każdy sobie uszyje na miarę, wybierając z propozycji, bo bardzo często większość wykładów jest tak, że w jednym czasie dzieją się trzy tak różne jest. Zagadnienia. No właśnie, o ten crowdfunding chciałem spytać, bo o stosunek pana jako przedstawiciela środowiska do tego zjawiska, bo ja mam takie wrażenie, że na finansowanie crowdfundingowe coraz częściej decydują się firmy, które dawniej by poszły po prostu po pieniądze na New Connect, albo nawet na główny rynek giełdy. To są całkiem spore podmioty, które z jakichś powodów podejrzewam, że właśnie z powodu pewnej swobody regulacyjnej, z którą się tam wiąże, decydują się na crowdfunding. Wszystko to jest opakowane bardzo atrakcyjnie, ale zarazem nie ma właściwie żadnej możliwości wycofania się z takich inwestycji. Jak pan ocenia to? Czy państwo starają się jakoś uczulać inwestorów indywidualnych, członków swojego stowarzyszenia na ten problem? Tu pan bardzo podniósł dwie istotne kwestie, które ja również, wydaje mi się, duża część inwestorów zwraca uwagę. Mianowicie kwestia tego, że faktycznie oferty tam kierowane to są podmioty, które pasowałyby do New Connectu w zamierzchłych już czasach, można sobie zażartować, na pewno by ubiegały się o finansowanie poprzez New Connect. No i teraz należy sobie zadać pytania i szukać tej odpowiedzi, dlaczego jest tak i czy ten rynek, to co bardzo często jest wybrzmiewane, jest przeregulowany. I to przeregulowanie jest oczywiście na sztandarach wpisywane, jest ochrona inwestora indywidualnego, tego finalnego konsumenta, no ale jest gdzieś jakaś granica, gdzie przegięcia, gdzie okazuje się, że tego rynku nie ma, tak? I ten rynek, mamy problem delistingów i odwracania się od giełdy, bo ona za dużo kosztuje, za dużo wymagań, za duża ekspozycja na ryzyko, a więc to jest na pewno jeden aspekt. A drugi aspekt, który pan przytoczył, czyli to są podmioty, ten zakres tych ujawnień, informacji finansowych, do czego my, inwestorzy z rynku publicznego, jesteśmy przyzwyczajeni do raportów kwartalnych, jest pewnego rodzaju problemem. No i ten aspekt, że każdy z nas inwestuje po to, żeby zarobić, a więc niezwykle istotnym parametrem jest
wyjście, kiedy ono może nastąpić, tak? Nawet jeśli to jest trochę inna specyfika i wiemy, że to może być filozofia trochę startupu, trochę dłużej trzeba poczekać, to jednak to jest chyba największe wyzwanie i to jakby operatorzy platform crowdfundingowych powinni tutaj największą jakby nacisk kłaść. No, jest ten temat rynku prywatnego przez giełdę. Natomiast wydaje mi się, że w rozmowach z inwestorami właśnie doświadczonymi, którzy mówią, ok, widzimy parę fajnych ofert, którymi byśmy się zainteresowali, nawet stosunkowo większy niż tylko ten taki społecznościowy, tak, symboliczne zaangażowanie. Natomiast no, te bariery, o których rozmawiamy, powodują, że skutecznie jakby blokuje to przed poważniejszą inwestycją. No a trzeci jeszcze aspekt to jest też kwestia tej edukacji, bo bardzo często to, co pan powiedział, to jest bardzo atrakcyjnie opakowane. No i znowu moglibyśmy się zastanowić, jaki odsetek tych, którzy decydują się, tak, na to często symboliczne kwoty, zainwestowanie symbolicznych kwot, mają pełną świadomość, że to jednak jest instrument finansowy, że oni dołączają do spółki i to jest inwestycja. Wydaje mi się, że tak jak i na New Connectie problemy no, wieku niemowlęcego, czy też podmiotów statystycznie, no coś się może to nie ma gwarancji, nie wyjść. Tak tutaj sugerowałbym i zawsze z szefami tych platform rozmawiamy o tym, że z ich strony powinna też być o wiele większa nacisk na uświadamianie tych inwestorów, z czym mają do czynienia. A były już w Polsce przypadki takie, że spółka, która zdobyła pieniądze z drodze crowdfundingu, upadła? No właśnie, to jest jakby niebywałe. Przynajmniej jak analizujemy te największe, chociażby na przykład BizFund, to tam nie ma tych sytuacji. Ale z drugiej strony, żeby już troszkę podrążyć temat, no to inwestorzy pytają, no dobrze, ale ja nawet nie wiem, na dobrą sprawę, 2 lata temu zainwestowałem w jakąś spółkę. Dziś ona nie pokazuje tych wyników, a więc może ona nie upadła. Mogę sobie kupić kawę w promocji. Tak, może ona nie upadła, ale czy ten performance, czy ona się rozwija, czy po prostu tam coś nie poszło i tylko jest utrzymywane jako podmiot prawny, no to jest to zagadnienie. Natomiast oczywiście też trzeba zwracać uwagę i uczulać na te jakieś pułapki czy ryzyka, ale chyba najważniejsze jest to, szczególnie właśnie dla takiego inwestora indywidualnego, który potrzebuje też tej płynności, żeby coś się działo, tych ofert, tak? A więc wydaje mi się, że też nie ma co się doszukiwać tylko i wyłącznie tych problemów, bo jednak rynek ma zawsze rację. Skoro pojawiają się kolejni emitenci i znajdują chętnych, no to trzeba po prostu jak najlepiej ten rynek sparametryzować, zorganizować, skoro on funkcjonuje na całym świecie de facto. Mam jeden poboczny wątek, bo wspomniałem wam przy okazji, że to często są spółki takie raczej innowacyjne i inwestowanie w ogóle w tego rodzaju spółki się wiąże z pewną specyfiką, której zdaje się nie wszyscy rozumieją, czego przykładem jest ostatnie problemy z funduszem MCI. Tak jest. Tech Ventures, czy który kolejna że tak powiem, branżowa wpadka, która podkopuje tutaj zaufanie do rynku TFI. Czy pan uważa, że to jest, że to jest jakiś rodzaj nie wiem, nieprawidłowości ze strony zarządzających tym funduszem, czy raczej to jest właśnie wynik braku edukacji, niezrozumienia tego, co to jest długoterminowa inwestycja? Tutaj bym nie przesądzał, nie ferował. Oczywiście znam z doniesień to, co czytam w mediach, natomiast na pewno aspekt, który w pana pytaniu też wybrzmiał, czy to jest kwestia niezrozumienia, braku edukacji. I tutaj chyba coraz więcej, cieszy mnie to, że coraz większa liczba instytucji, środowisk, organizacji związanych z tym rynkiem coraz bardziej to akcentuje. My zawsze mówimy o potrzebie edukacji, no bo mamy ten problem, tak, no, nowej gospodarki rynkowej od tam 20 paru lat. Natomiast te wszystkie przypadki, gdzie jest dużo emocji, czy takich negatywnych, czy dochodzi do nadużyć, pokazują, że czas naprawdę zdynamizować i położyć większy nacisk na tą taką elementarną wiedzę ekonomiczną polskiego społeczeństwa, bo regulacje, dokręcanie kolokwialnie tej śruby, oczywiście ono powoduje, jakby wypycha tam część ludzi, oni nie zainwestują, ale ono nie załatwia zupełnie sprawy tych, którzy jednak
chcą zrobić, a nie są na to przygotowani, tak? I to zawsze... Mało tego powoduje wysyp różnych alternatywnych produktów, które jeszcze nie są objęte regulacjami, a przez to są bardziej ryzykowne. I ja już też jak mantrę od paru lat powtarzam, że tak jak się nauczyliśmy zwracać uwagę, żeby nasze dzieci się uczyły języków, teraz ekologia, zdrowy tryb życia, to jednak funkcjonując w gospodarce wolnorynkowej, nawet jeśli jest się architektem, lekarzem, to trzeba mieć, bo i tak podejmujemy te decyzje, czy to się ubezpieczamy na życie, czy jakiś fundusz, czy chcemy pomnażać oszczędności dla dziecka, więc to, żebyśmy byli partnerem i żebyśmy bardzo szybko wychwycili, że pewne parametry, to co mieliśmy w przypadku AFER, Amber Gold i tak dalej, że za zbyt wysokie stopy zwrotu powinny od razu reakcję taką sceptyczną powodować wśród Polaków, to jeszcze nam dużo brakuje, no, i to trzeba stwierdzić, więc ta kwestia edukacji jest na pewno niezwykle istotna, nie przesądzając, co akurat w przypadku tej sytuacji, czy tutaj też nie było zbyt jakby mało precyzyjnych informacji, tak? A o czym? Częściowo podejrzewam, że już to wybrzmiało, ale chciałbym jeszcze dopytać się bardziej precyzyjnie. O czym będą rozmowy kuluarowe w tym roku w Karpaczu? Bo jakby program programem, ale są sprawy, którymi środowisko inwestorów indywidualnych żyje. I zastanawiam się, jakie to są sprawy w tym roku aktualnie. No panie redaktorze, za 4-5 dni powiem panu z 100% pewnością. To zawsze się kroi. Natomiast jeśli teraz tak zgadywać te emocje, to jednak jest... takie pytanie, które chyba stawiają sobie inwestorzy, którzy są przez tyle lat zmęczeni jednak tym marazmem, ciężkim rynkiem, co by nie mówić. I część z nich szukała tych alternatyw. Czy to właśnie w postaci, nie wiem, tam spróbowania sił w kryptowalutach, szukania tych bardziej dynamicznych rynków. Natomiast część z ludzi, którzy od nastu lat dla przykładu inwestują, oni jednak by chcieli na tym konwencjonalnym nakupować spółki, natomiast to nie za wszelką cenę. I teraz zadają sobie pytanie, wątek PPK. Wątek PPK oczywiście będzie u nas rozpatrywany przez pryzmat tego, co to daje mi, jeśli chodzi o zabezpieczenie faktycznie emerytalne, ale tego, co całe środowisko podnosi, czy to faktycznie będzie jakimś bodźcem, tak jak swego czasu były OFE, po to, czy perspektywa naszego rynku jest, czy mamy jakieś punkty zaczepienia, żeby wierzyć, że może być lepiej, bo dziś ci inwestorzy mają taki dylemat, czy faktycznie, skoro się świat otworzył i jakby mamy globalną wioskę, czy nie próbować swoich sił na rynkach europejskich, amerykańskich. Coraz łatwiej to jest robić, coraz taniej. I wydaje mi się, że my jako rynek musimy dać taki impuls. Też rozmawiamy, dzisiaj są kolejne tury konsultacji nad strategią rynku kapitałowego. Tu wydaje mi się, że po prostu musimy zdynamizować wszelkie działania, bo jednak w zderzeniu chociażby z sektorem bankowym jesteśmy proporcjonalnie bardzo, bardzo mali, więc to muszą być działania skojarzone, tak? To muszą i biuro pośrednicy finansowi, i instytucje środowiskowe, i emitenci jakby mieć świadomość, że trzeba powalczyć o atrakcyjność tego rynku, która została troszkę tak zdewoluowana, no, wiemy. Wśród przyczyn tego marazmu na giełdzie, malejących obrotów, delistingów i posuchy, jeśli chodzi o debiuty giełdowe, wymienia się regularnie niepewność związaną z dalszymi losami OFE. Zdaje się, że ta niepewność powoli dobiega końca. Tak. We wtorek ruszyły konsultacje projektu ustawy w sprawie likwidacji OFE, a dokładnie przekształcenia ich w IKE. Jak pan ocenia ten projekt? Oczywiście na tle wszystkich pomysłów, jakie się przewijały odnośnie tego, jak finalnie zostanie rozstrzygnięta sprawa OFE, to rozwiązanie nie jest może najlepsze, ale też wiemy, że leżały na stole rozwiązania zdecydowanie gorsze. To, co jest istotne i o czym też jest truizmem na rynku kapitałowym, dobrze, że już wiemy. Teraz każdy z nas, tak jak inwestor indywidualny, musi zinterpretować pewne rozwiązanie. Czy wpływ tego rozwiązania bardziej założy,
że ono będzie in plus, czy on zwiększy popyt na rynku. Czy tak, czy jednak tu strona podażowa weźmie górę i chociażby no, przy większym niż zakłada się zaangażowaniu w ZUS, czyli decyzji wyboru ZUS-u, no to też może być tak upłynianie, więc tutaj wydaje mi się dobrze, że jest, każdy do swojego, że to będzie Excela, model zrobi i sobie odpowie, czy obstawi, no tak jak w akcjach, tak? Ja obstawiam, że sektor bankowy będzie dobry, a pan, że gamingowy, tak? I to niech się dzieje, no bo wtedy mamy płynność, co się dzieje. Najgorzej, jak musimy się wstrzymywać i są tylko spekulacje. No właśnie ten projekt zakłada, że domyślną opcją jest przeniesienie środków zgromadzonych w OFE do, na konta IKE, a opcją, którą jeśli ktoś woli, to można przenieść te środki do ZUS-u. Pisaliśmy kilka dni temu na łamach Parkietu, że pewne działania ZUS-u można interpretować jako próbę przekonania uczestników OFE, żeby jednak to ZUS-owi powierzyli te pieniądze. W tym roku stopa waloryzacji emerytur, składek w ZUS ma wynosić 9,2%, najwięcej od dekady. To są takich stopy zwrotu na rynku praktycznie nie ma. No i teraz pytanie, czy pańskim zdaniem to przekona Polaków, żeby powierzyć pieniądze ZUS-owi, a nie do IKE? Wie pan, przy rozwiązanie zaproponowane, zaprojektowanie ewidentnie pokazuje, że rządzącym zależy na tym, żeby to jednak trafiło tak, do IKE po to, żeby te 15% front mieć w budżecie. To jakby to, jak to zostało zaproponowane, nie pozostaje żadnych złudzeń. Natomiast jednak takie stopy zwrotu działają na wyobraźnię. Jeśli szczególnie trafi ten komunikat na grunt podatny, czyli osób, o których rozmawialiśmy, no nie mają takiej wiedzy, nie funkcjonują na rynkach finansowych i dla nich zderzeniem będzie średnia lokata bankowa i to, jaką banki oferują przy tym środowisku niskich stóp wciąż, to wydaje mi się, że no to jeszcze ten podatek jest odroczony, no bo dopiero w przypadku świadczeń, to jak ZUS, a tak jak pan zauważył, faktycznie są takie ruchy, które pokazywały, że tak łatwo walkowerem nie odda, więc tu możemy mieć, wydaje mi się, że bardzo duża część społeczeństwa może poważnie rozważać ten warunek. Chociaż to okienko też to podnoszą w aukcji, jest tak nie za długie. Tak jak mówię, to zaprojektowane zostało tak, żeby... A nie ma dziedziczenia. Tak, nie ma dziedziczenia, a więc jest ileś mankamentów, natomiast jeśli zestawimy wspomniane stopy zwrotu i to jest wielokrotność, a nie nam jakieś niuanse, no to każdy usiądzie jakby z kartką i brak zaufania do rynku, to faktycznie no jest to niewiadomo. Ja bym się nie pokusił teraz, czy założenie, że 80%, tak jak ustawodawca założył, że to jednak tylko do ZUS trafi 20%, wydaje mi się, że to może być więcej. Ostatni wątek. Trwa gra giełdowa Parkietu, Parkiet Challenge, i bierze w niej udział obecnie ponad 3000 osób, zdaje się, że precyzyjnie mówiąc 3200. Wydaje się, że to całkiem dobry wynik, świadczący o tym, że jednak ludzi wciąż giełda interesuje. Wbrew temu, co się mówi właśnie o zaniku inwestora indywidualnego, o tym, że on się wycofuje z rynku. No chyba jakieś zainteresowanie giełdą jednak jest. Tak jest. I trudno dyskutować, że jeśli jest maraz na rynku, to część ludzi wycofuje się, chce to przeczekać. Natomiast my nigdy, i też pokazujemy, tak jak dowodem kolejnym jest państwa gra i takim pozytywnym, i wspomniany przed chwilą crowdfunding, tak, gdzie okazuje się, że tysiące ludzi uczestniczy, że ileś emisji. Nasz rynek troszkę tak mentalnie został w czasach, kiedy mieliśmy tam słynną kroplówkę w postaci OFE, kiedy to było tak nobilitujące, kiedy mieliśmy bardzo dużo i jeszcze prywatyzacji i ofert prywatnych na rynku pierwotnym. Wtedy taka akwizycja i postrzeganie w ogóle przez wszystkich, którzy mają na tym interes, biura maklerskie, fundusze, żeby aktywnie pozyskiwać klienta i właśnie podchodzić tak klientowsko, walczyć o pieniądze, wtedy nie było potrzebne, bo jakby ten mechanizm tak był dobrze naliwiony, że on sam z siebie generował. Od jakiegoś czasu mamy sytuację gorszą, a
nie widać tego, żeby właśnie pośrednicy finansowi, instytucje zbiorowego inwestowania wychodziły i pokazywały te zalety, tak? Mhm. Jednak podnoszą, że one w zderzeniu z systemem bankowym są tak małe, nie mają takich budżetów, a życie pokazuje, że jeśli coś atrakcyjnego się zaproponuje, no to Polacy są mobilni, tak? Jak Polacy potrafią przenieść szybko swoje oszczędności z jednego banku do drugiego, bo tam jest przecinek, kawałek punktu procentowego więcej. My jesteśmy, jak pokazaliśmy lata tam 90 transformacji, bardzo przedsiębiorczym narodem, potrafiącym jakby się uczyć, wykorzystywać swoje szanse. Tylko ktoś musi dać argumenty, tak? Tych argumentów zdecydowanie ostatnimi laty rynkowi kapitałowemu zabrakło. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również. Przypominam, że naszym gościem był pan Jarosław Dominiak, prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. To nagranie, jak też wszystkie inne z programu Prosto z Parkietu, można obejrzeć na naszym kanale na YouTube, do czego serdecznie zapraszam.